Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Nakład szkolnej gazetki zwiększono trzykrotnie, o ile procent zwiększono nakład gazetki. Czyli początkowy nakład gazetki to jest x, następnie zwiększono go trzykrotnie, czyli 3 razy x, a to jest 3x. Mamy się tutaj doliczyć, o ile procent zwiększono nakład tej gazetki, czyli potrzebujemy różnicę. I teraz różnica zawsze leci do licznika, a w mianowniku mamy. Jeżeli jest o ile procent zwiększono, to dajemy wartość mniejszą do mianownika. Jeżeli byłoby o ile procent zmniejszono, to wartość większa jest do mianownika. Zawsze robimy na odwrót. No i to razy 100%. X -y nam się skracają dwa razy. 100% to 200%. No to lecimy pod punkt B. We wrześniu lodziarnia sprzedała 10 razy mniej lodów niż w sierpniu. O ile procent zmalała sprzedaż lodów we wrześniu w porównaniu z sierpniem. No dobra, no to mamy sierpień. I mamy wrzesień. To, żeby się tutaj nie babrać z ułamkami, to zrobimy sobie tak, że we wrześniu będzie x, a w sierpniu 10x. Teraz już Wam tłumaczę dlaczego. We wrześniu lodziarnia sprzedała 10 razy mniej lodów niż w sierpniu. 10x dzielone na 10 to jest x. O ile procent zmalała sprzedaż lodów we wrześniu w porównaniu z sierpniem? no to my tu potrzebujemy znowu tej różnicy. Pamiętajcie, że to jest 1, czyli to będzie 9x. 9x ląduje nam do licznika. My tutaj mamy się doliczyć, o ile procent zmalała, to wartość większą dajemy do mianownika, czyli 10x. X nam się skracają, tutaj 0. 9 razy 10 to 90%. Czyli sprzedaż lodów we wrześniu spadła o 90% w porównaniu do sprzedaży lodów w sierpniu. C. Tomek w grudniu wysłał. O 150 więcej SMS-ów niż w listopadzie. Ile razy więcej SMS-ów wysłał w grudniu? Dobra. No to my tutaj znowu mamy co? Grudzień i listopad. Tomek w grudniu wysłał o 150% więcej SMS-ów niż w listopadzie. To listopad to będzie x, a w grudniu mamy o 150% więcej. Sam listopad, sam w sobie to 100%, plus 150% to jest 250%. Czyli my to będziemy mieć 2,5 z tego x, z tej liczby SMS-ów. Ile razy więcej SMS-ów wysłał w grudniu, no to bierzemy grudzień na listopad. Iksy nam się skracają, czyli mamy 2,5 razy więcej SMS-ów niż w listopadzie. To podpunkt. D. W repertuarze pewnego kina jest o 40% mniej filmów polskich niż filmów zagranicznych. Jakie procent wszystkich filmów w repertuarze tego kina stanowią filmy polskie? I tutaj za x'a nie możemy wziąć wszystkich filmów, bo byśmy się tego nie doliczyli. Mamy tutaj jakąś informację, że jest 40% mniej filmów polskich niż filmów zagranicznych. To filmy zagraniczne zrobimy sobie jako X. -a. No to tak. Skoro filmów polskich jest o 40% mniej niż tych zagranicznych, to zagraniczne to są wszystkie filmy, wszystkie filmy to 100%. Odjąć 40%, to mamy filmów polskich 60% w tym kinie w porównaniu do filmów zagranicznych, czyli mamy 0,6x, a zagranicznych jest x. No to wszystkich filmów, może tutaj to zapiszę, wszystkich filmów w tym kinie, pamiętajcie, że tu jest jedynka, jest 1,6x. To są to filmy polskie i filmy zagraniczne. I my się tutaj mamy policzyć, jaki procent wszystkich filmów, to są wszystkie filmy w repertuarze, stanowią filmy polskie. To filmy polskie lecą nam do licznika na ilość wszystkich filmów. No, że ma być procent, dodajemy 100%, Iksy nam się skracają, wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i otrzymujemy 37,5%. Czyli polskie filmy stanowią 37,5% wszystkich filmów granych w tym kinie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.